Namaste, ja mam na imię Krishna Kirtan, to jest kolejny wywiad z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Swami Tripurari. Swami Tripurari jest, właśnie odwiedza Polskę z dwóch powodów. Jednym powodem jest odosobnienie medytacyjne, które prowadził w okolicach Jeleniej Góry. I drugim powodem jest właśnie świeżo wydana książka Estetyczna Vedanta, o której chcielibyśmy porozmawiać. O której chciałbym porozmawiać. Natomiast Swami Tripurari jest jednym z czołowych przedstawicieli Vedanty Gaudia Wisznuickiej. Jest poetą, nauczycielem duchowym, mistykiem. Zatem porozmawiamy dzisiaj właśnie o nowo wydanej książce Estetyczna Vedanta, czyli Święta Ścieżka Namiętnej Miłości. There's Swami, you come to Poland and one of the reason you are here is that your followers just print a Polish edition of Aesthetic Vedanta. Can you tell us about this book? What is this about and how you write this? Well, I actually wrote this book in English about 25 years ago. Około 25 lat temu. So it has been widely circulated in the English language. Także ona była dość znana i popularna w kręgach języka angielskiego. But some of my students have been inviting me to Poland annually. Niektórzy moi właśnie uczniowie zapraszają mnie regularnie do Polski. And they've kindly put together a team for translating, and that is one of my books. I przygotowali taki zespół, który zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem moich książek. To jest jedna z moich książek. One of my books that they've translated, the most recent one. I to jest ostatnia. Przetłumaczyli kilka książek i to jest właśnie taka najnowsza książka, którą wydali, przetłumaczyli. What is this Aesthetic Vedanta? Because it looks like the title is a little bit enigmatic, and for people which don't know. What does it mean? Co oznacza ten tytuł, Estetyczna Vedanta, ponieważ brzmi trochę tajemniczo. Well, of course, the subject is Eastern philosophy. Oczywiście tematem tej książki jest wschodnia filozofia. And many people in the West may not be familiar. I może niezbyt wielu ludzi na Zachodzie jest zaznajomionych z tym tematem. But Vedanta is a well-known discipline in India. A Vedanta jest jedną z dobrze znanych takich dziedzin filozofii w Indiach. It's a spiritual discipline. To jest duchowa dyscyplina. Arising out of the sacred revelation of the East, known as the Veda. I bo jest to część świętego objawienia wschodu, znanego jako Wedy. In the Sanskrit word Veda means knowledge. I Veda w sanskrycie oznacza wiedzę. And Anta means end. A anta oznacza koniec, czyli zakończenie. So Vedanta deals with the end of knowledge or the pursuit of comprehensive knowledge as to the nature of reality. Czyli to oznacza zakończenie wiedzy, czy takie podsumowanie zrozumienia rzeczywistości. In that sense, it doesn't differ from the modern scientific pursuit. I w pewnym sensie to nie jest różne od takiego współczesnego zrozumienia naukowego. But the approach is different. Ale sposób podejścia jest inny. Whereas in modern science, we explore the objective world. Nowoczesna nauka zajmuje się światem obiektywnym. Almost to the point of ignoring the explorer or the observer. Aż do punktu, kiedy do tego stopnia, że ignoruje się w ogóle tego, który eksploruje ten świat. In schools of Vedanta, of which there are a number. A w szkołach Vedanty, których jest kilka. The exploration is of the subjective world rather than the objective world. Tematem zainteresowania jest ten świat subiektywny raczej niż ten świat obiektywny. And classically the technique is meditation. I tą klasyczną techniką, którą ta Vedanta używa, jest medytacja. But it's interesting to note that this meditative disciplines of Vedanta arise out of
objectivity. Ale co interesujące jest to, że ten subiektywny światło wychodzący z medytacji jest, bazuje na obiektywizmie. Which is what modern science prides itself in as well. Co jest tematem zainteresowania współczesnej nauki? Whether it be science or in the legal realm, for example, or in the political realm, objectivity is thought to be something that reveals truth. I tak z punktu widzenia prawa czy polityki obiektywne fakty ustanawiają rzeczywistość. For example, in the legal realm, the judge cannot be biased. He has to be objective. Na przykład w prawie sędzia powinien być obiektywny. On nie może być w jakiś sposób stronniczy. And simply by following the facts, we are thought to arrive at the truth. Po prostu podążając za faktami, które są, musi ustalić prawdę. Rather than being taken one direction or another by our emotions and feelings. Raczej niż by przyjmowanie którejś ze stron, bazując na własnych emocjach czy odczuciach. I bring this up because often it's thought that meditation is not objective and is just the pursuit of subjective feelings, and it's questionable as to whether in modern times whether that can bring us to any real understanding of truth. I to jest interesujące, dlatego że czasami myśli się, że medytacja jest czymś, co oddala nas od rzeczywistości, że to jest subiektywna praktyka. But actually the meditative disciplines of the East are very much based on objectivity. I te wschodnie dyscypliny są bardzo oparte na obiektywizmie. Or they arise, I should say, out of objectivity. I one tworzą, bazują na pewnego rodzaju zrozumieniu tej obiektywności. And that is an objectivity derived from stepping back from our emotional experience of the world. I polega to na tym, że staramy się wejść głębiej, czy ponad, czy wycofać się z emocji, które doświadczamy w kontakcie ze światem. Another word for it would be renunciation. Innym słowem, które można tutaj użyć w tym kontekście, jest wyrzeczenie. To step back from the feelings and perceptions that arise from the emotional experience of the world. Czyli tak można powiedzieć, wycofanie z emocji i uczuć, które doświadczamy w świecie. And invoking a meditative discipline, we explore within and get to know the observer. I przywołując te medytacyjne techniki, wchodzimy w głąb siebie, aby doświadczyć czy urzeczywistnić obserwatora. To give an example, the yogi, typically, let's say, living in a cave. Dla przykładu jogin, który mieszka w jaskini. For all intents and purposes, is detached from the call of the world. Jego celem jest to, żeby być nieprzywiązanym do światowego, takiego zwykłego, ziemskiego życia. Sense objects, objects of taste. Smell, żeby być wolnym od obiektu zmysłów, jak zapach, smak, sound, sight, dźwięk. They draw upon us. I te wszystkie rzeczy, one wpływają na nas. And we develop attachments for them. I rozwijamy przywiązanie względem nich. Yeah, those attachments form an identity. I w ten sposób kreujemy pewną tożsamość. That which I'm attached to, that which I think is mine, forms a sense of I. I wtedy nasza świadomość jest skupiona na tym, co jest moje, zamiast być skupiona na tym, czym jestem ja. But nothing really belongs to us in one sense, we can't keep it. Ale w pewnym sensie nic nie należy do nas, bo ponieważ nic nie możemy zatrzymać na zawsze. And the I that derives from it, therefore, is something that can't be sustained either.
I to, co powstaje, ta tożsamość, która powstaje w oparciu o to, również jest nieprawdziwa. So in our everyday life we have an identity based upon our attachments and we identify thinking ourselves to be this or to be that. I w naszym codziennym życiu nasza tożsamość wynika z tego, z czym utożsamiamy się, myśląc, że jesteśmy tym lub tamtym, w zależności jakie mamy przywiązanie, czy jakie mamy relacje z tymi rzeczami. I may think I'm young, I may think I'm old, I may think I'm a male, I may start to think I'm a female. Myślimy, że jesteśmy młodzi, starzy, że jesteśmy mężczyzną lub kobietą. So all these are fleeting senses of identity. Także w ten sposób zmieniają się te wszystkie rodzaje tożsamości, które mamy. But in all of our thinking that I am this or I am that, the one thing that doesn't change is that I am. I z tych wszystkich rzeczy, w których myślimy, że jesteśmy tym lub tamtym, jedna rzecz jest stała, czyli ja. So in the yogic world, in the world of Vedanta, the world is an observer-driven reality. Czyli w świecie, który opisuje Vedanta, świat jest podmiotem, jest ta osoba, która jest obserwatorem. And we arrive at a substantial experience of that observer by turning our attention away from sense objects and toward that inner subjective realm. Czyli jakby celem jest to, żeby zmienić koncentrację uwagi z tych rzeczy, które są na zewnątrz, do tych rzeczy, które znajdują się wewnątrz nas, wewnątrz obserwatora. Okay, then we have Vedanta, but we have aesthetic. Yes, why yes, is yes. Aesthetic Vedanta? Yes, no, ta książka ma tytuł Estetyczna Vedanta, zatem czym jest ta estetyka? That's a good question, because the way I have talked briefly about Vedanta might not bring to one a picture of a very beautiful life. Tak, to jest dobre pytanie, ponieważ Vedanta, którą właśnie opisałem pokrótce, wydaje się nie prowadzi do jakiegoś pięknego czy estetycznego życia. Because through our senses, through our eyes and our ears and so forth, we find beautiful experiences. Ponieważ w rzeczywistości poprzez nasze zmysły, oczy i słuchy doświadczamy pięknych rzeczy. If I'm going to withdraw largely from those experiences and turn my attention within, then I might find some knowledge, but what about beauty? Także wykonując to zadanie jogiczne, wycofując swoją uwagę z doświadczeń zmysłów, koncentrując się na własnym wnętrzu, może uzyskam pewnego rodzaju wiedzę, ale nie znajdę w tym piękna. Or what about love? A co dopiero mówić o miłości? Right. So this is a particular form of Vedanta. I mentioned there are different schools of Vedanta. Więc ta książka opisuje pewną specyficzną szkołę Vedanty. So it's a form of Vedanta that seeks, that posits that the end of knowledge is beauty, is love. Taki rodzaj Vedanty, taki rodzaj wiedzy, który mówi, że najwyższym celem jest piękno i miłość. But that our pursuit of beauty and love through the limited instruments of the senses doesn't give us the full picture. It impairs our pursuit of love. Ale poprzez ta szkoła mówi, że poprzez nasze zmysły i doświadczenia zmysłów to piękno i tą miłość, którą doświadczamy, nie daje nam pełnej satysfakcji, nie jest tym pełnym wymiarem szczęścia i miłości. Piękna. And the book Aesthetic Vedanta, it centers on the perhaps the most popular and beautiful and charming story in the mytho-historic and texts, mytho-historic texts of the Hindus. I ta jest to jakby taka najbardziej esencjonalna czy istotna część literatury, która powstała na terenie Indii, którą czytają Hindusi. It's a mytho-historic or more a meditative story. Także jest to pewnego rodzaju historia, opowieść, która służy do medytacji. A story about experience of mystics that
confirms our human sensibility that life is about love. Także to jest opis pewnego doświadczenia mistycznego osób, które mówią o tym, że te doświadczenia mówią o tym, że istotą życia jest miłość. And the story has the power to empower us to overcome the limited perception of reality that we gather through our mind and senses. I ta opowieść ma tą moc, aby zmienić nasze podejście ograniczone poprzez doświadczenia naszych zmysłów. The story is about the perfect object of love. Ta opowieść jest o doskonałym obiekcie miłości. And love itself personified. I o tym, co nazywamy uosobioną miłością. And appropriately so, the perfect object of love is depicted and experienced in this school of meditation as youthful, adolescent, romantic, and all the things that charm us in life, so to speak, personified. I ta szkoła medytacyjna piękna czy miłość opisuje jako wiecznie młodą, romantyczną, zawsze porywającą nas i dodatkowo jeszcze uosobioną, czyli posiadającą osobowość. And of course, this is the well-known transcendental figure. Krishna. I oczywiście mówimy tutaj o pewnej transcendentnej transcendentalnej osobowości, która jest znana pod imieniem Krishna. And the love itself that corresponds with the object of life. A miłość, która jest połączona z tym obiektem, is the feminine figure Radha. Jest żeńskim aspektem, który określany jest imieniem Radha. It's a story in which Krishna, the Godhead, falls in love. I ta opowieść jest o tym, że Krishna, najwyższy osobowy Bóg, zakochuje się. Most traditions are about falling in love with God or loving God. Większość mistycznych tradycji mówi o tym, że ktoś kocha Boga lub zakochuje się w Bogu. This story is about God falling in love. A ta historia jest o tym, że to Bóg zakochuje się. So it's a very peculiar story. Także jest to bardzo niezwykła opowieść. And a very interesting window into the romantic love life of the absolute. Także bardzo ciekawe takie okno, poprzez które możemy widzieć romantyczną miłość absolutu. I refer to it as mytho-historic and more meditative. Ale ta historia jest taka opisana w taki sposób, że możemy medytować o niej. And indeed is a very, very powerful story and meditation. I to jest bardzo mocna, bardzo potężna opowieść i bardzo potężna medytacja. I mentioned earlier that we live in the world of our mind. Ja mówiłem wcześniej, zazwyczaj żyjemy w świecie, który kreuje nasz umysł. Through the medium of our senses we get experiences. Poprzez medium naszych zmysłów doświadczamy mamy pewne doświadczenia. Register in the mind, które zapisują się w umyśle, and we make determinations about them. I to determinuje nasze myślenie. We make determinations good, bad, hot, cold. I w ten sposób analizujemy pewne rzeczy, że one są dobre, złe, ciepłe, zimne. Happy, sad. Szczęśliwe lub nieszczęśliwe. What may be happy for you may be sad for me. To, co jest szczęśliwe dla ciebie, może nie jest szczęśliwe dla mnie. What may be hot for you may be cold for me. To, co dla ciebie jest ciepłym, dla mnie może jest zimnym. So which is it? Więc czym to jest? The idea in Vedanta is that it's neither of those. A punkt widzenia Vedanty jest taki, że to nie jest niczym z tych rzeczy. Those are faulty or limited experiences of the nature of being. To są fałszywe, nieprawdziwe, ograniczone doświadczenia rzeczywistości czy bycia. But those experiences create a world of the mind that we live in. Ale one tworzą pewne obrazy w umyśle i my żyjemy w tych obrazach. We all have our not so sovereign domain, if you will. I mamy taki własny świat, w którym żyjemy, przebywamy. The world of our mind is one that's not that comfortable. I ten świat, który tworzy nasz umysł, nie jest zbyt komfortowy. But we often unreasonably feel that everyone should be comfortable in it.
Ale zazwyczaj myślimy, że każdy powinien być komfortowy w tym świecie, w którym my żyjemy. So the idea here in Vedanta and yoga and spiritual discipline is to experience the world beyond what you can experience of it through the mind and the senses. Także celem Vedanty czy celem jogi jest to, żeby przekroczyć ten świat, który jest tworzony poprzez doświadczenia zmysłów. And that's the very meaning of the word ecstasy. I to jest tak naprawdę znaczenie tego słowa ekstaza. Ecstasy and aesthetics. Estaza lub estetyka. Beauty. Piękno. The full face of beauty. Pełna piękno, które posiada pełną twarz. Pełny wymiar piękna. So this story of the love life of Krishna więc and ta, Radha. Więc ta historia tej romantycznej miłości Rady i Krishny. It's a very powerful, so to speak, mythic story, but it has the power to dethrone the emperor of the mind, so to speak. Więc ta mityczna poniekąd historia Rady i Krishny ma tą moc, że również jest w stanie zmienić myśli. Take us out of the small world of the mind. I wydostać, aby wydostać nas z tego małego świata, który kreuje nasz umysł. And it's perhaps the story from the sacred texts of India that has been translated into more languages, put into poetry, expressed through literature, art, and drama for centuries. I to bazuje na pewnym tekście, który jest najczęściej tłumaczony na różne języki. Jest to forma poezji, teatru i sztuki. So we are happy to bring it to the Polish public. Także cieszę się, że jest to dostępne również w tej chwili po polsku. Again, it's a story that has a kind of a arises out of a yogic and philosophical groundwork. Także oczywiście ta historia wyrasta z pewnego fundamentu, który tworzy yoga czy filozofia indyjska. So it's a Vedanta of beauty and in which beauty and love is the ideal. Także ta Vedanta mówi o tym, że celem czy ideałem jest piękno i miłość. I said there are different schools of Vedanta. Są różne szkoły Vedanty. To give a simple example, some schools of Vedanta have as their goal eternal existence. Niektóre z tych, jedna z tych szkół Vedanty mówi, że celem jej jest to, żeby uzyskać stan wiecznego istnienia. Our present existence, our sense of self is not enduring. Ale to nie jest zbyt fascynujące. So if we could transcend it and live forever, that might be desirable. Także nie jest to takie coś, co moglibyśmy chcieć robić i czy pragnąć takiego stanu. Everyone would like to live forever. A ponieważ no, każdy pragnie żyć wiecznie. But the question here in aesthetic Vedanta in our school is. W estetycznej Vedancie, czy w naszej szkole Vedanty jest powiedziane? Which is more desirable? Co jest bardziej fascynujące? To love, to exist. Czy żeby kochać, żeby pragnąć, czy kochać, żeby istnieć? Or to exist to love. Czy żeby istnieć i egzystować po to, żeby kochać? Let me put it to you another way. Powiem to w inny sposób. In this world, from a Darwinian perspective, w tym świecie z punktu widzenia filozofii czy nauki Darwina, one living being is food for another. Jedna żywa istota jest pokarmem dla drugiej. And this message is also clearly presented in the story of Radha and Krishna. Ta historia jest również opisana tutaj w tej historii opowieści o Radzie i Krishnie. In a world where we are hunting and we are being hunted. Także żyjemy w świecie, w którym jesteśmy albo myśliwym, albo zwierzyną łowną. We've taken from the environment and now we owe. Jesteśmy zależymy od przyrody, ale jesteśmy jej również coś dłużni. This is the principle of karma. I to jest zasada, którą opisuje czy określa prawo karmy. So because we've taken, now we owe, so we have to keep moving. Zatem ponieważ bierzemy, jesteśmy w dłużni, zatem musimy jakby ta rzecz dzieje się w kółko. Now if you could stop taking. Jeżeli przestaniemy brać,
arguably you could become peaceful. Wtedy automatycznie, naturalnie staniemy się spokojni. Because there will be no reaction that followed to chase you. Ponieważ nie pojawią się reakcje, które muszą cię dopaść z tego powodu. So some schools of Vedanta and yoga seek to stop from taking or exploiting the environment. Więc niektóre szkoły jogi czy niektóre szkoły Vedanty mówią o tym, uczą nas tego, żebyśmy przestali brać rzeczy z otaczającej nas rzeczywistości. And arguably by that you can attain peace. I również jej nie eksploatowali, w ten sposób możemy osiągnąć spokój umysłu. But not taking is not the full face of loving. Ale niebranie nie jest pełną formą, nie jest niebranie, czy nie eksploatowanie nie jest pełną formą okazywania miłości. Love speaks about something positive. Bo ponieważ miłość traktuje o czymś, co jest pozytywne. It does away with the negative, but it has positive content. Oczywiście to odrzuca tą negatywne rzeczy, ale ma swój pozytywny kontekst. The Buddhist nirvana is to eliminate. Buddyjska nirwana polega na eliminacji. Eliminate suffering. Eliminacji, usunięciu cierpienia. It's thought that the suffering derives from attachment or taking. Ponieważ w tej szkole mówi się, że cierpienie wynika z przywiązania. And it's true. I to jest prawdą. Attachment, which is an ignorance, is the womb from which suffering is born. I przywiązanie jest powodem cierpienia, którego doświadczamy. So there are spiritual schools, disciplines of yoga and Vedanta, for example, that aim at stopping us from taking and perpetuating karma. Zatem yoga, Vedanta i szkoły mistyczne wschodu uczą nas tego, abyśmy przestali brać i w ten sposób zatrzymali prawo karmy. And by that arriving at a transcendental, eternal peace. I osiągnęli stan wiecznego, transcendentalnego spokoju. But, as I said, to stop taking is one thing. Ale tak jak powiedziałem, zaprzestanie brania jest jedną rzeczą. But to love, while it includes not taking, ale miłość, która zawiera w sobie nie branie, nie konsumowanie, is more than that at the same time. Jest czymś więcej w tym samym momencie. So do we want peace? Czy zatem pytanie, czy chcemy spokoju? Or do we want peace and love? Czy też chcemy spokoju i miłości? So this is a school of Vedanta that in which the end of enlightened life is not merely peace, także, but love. Także celem tej szkoły Vedanty nie jest jedynie osiągnięcie spokoju, ale również osiągnięcie stanu miłości. Indeed, if you have love, you could even do without peace. Ale tak naprawdę, jeśli posiadasz miłość, możesz działać bez spokoju. Better said, there is no peace in love. Ponieważ nie ma tak naprawdę spokoju w miłości. But it's nonetheless desirable. Ale nie jest to coś, czego nie pragniemy w tym stanie. I mean, we move in this world in pursuit of love. We can't rest until we find it. Ale tak naprawdę to, co nas porusza, to jest właśnie miłość. But when we find it has an orbit of its own. Także to działa w własnym kręgu, własnym wymiarze. But it's a movement that's desirable. Także, ale jest to taki ruch, którego tak naprawdę pragniemy. It doesn't really have any negative repercussions. I on nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. So, Aesthetic Vedanta is about a school of Vedanta and yogic discipline in which the goal of life is not to love to exist, but to exist to love. Także estetyczna Vedanta jest tą szkołą filozoficzną czy dyscypliną duchową, która uczy o tym, the last sentence, exist to love. Not merely to love to exist, która nie uczy nas, żeby istnieć po to, żeby nie kochać, nie kochać istnieć, tylko żeby istnieć po to, żeby kochać. So, I hope you will, the Polish people will enjoy the book. It's, także mam nadzieję, że polscy czytelnicy będą z przyjemnością czytać tę książkę. I thank you for the opportunity to speak about it. Dziękuję za umożliwienie mi mówienie o tym. Okay, I'm also very happy that you introduced us a little bit in the topic. I hope this is fresh, hot, just fresh book. I not read yet, then
hard to say something more when in few days I hope I finish. Także dziękuję za wprowadzenie nas troszkę w temat tej książki. Ona jest świeżo wydana, ja nawet jeszcze nie zdążyłem jej przeczytać, także mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni to zrobię. And I thank you for your kind time for interview with My pleasure. For us. Dziękuję za tą twoją łaskawość, że udzieliłeś nam tego wywiadu. Także osoby zainteresowane książką odsyłam do strony wydawnictwa purana.com.pl lub jak to się mówi, w dobrych księgarniach. Również będzie dostępna lub można poszukać na internecie. Pełny tytuł jest Estetyczna Vedanta. Autorem jest Swami Tripurari. Ja mam na imię Krishna Kirtan, to był wywiad z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Dziękuję za oglądanie, proszę o subskrybowanie, oglądanie w przyszłości kolejnych wywiadów, zadawanie pytań. Także do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.